Maciej Zieliński w brzegu, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz o tej akcji, jak to wygląda, co to za akcja, że zawitałeś do brzegu? No to jest akcja, która nazywa się Stop Zwolnieniom z WF-u, organizowana przez Ministerstwo Sportu, w której ja biorę udział. No jako były koszykarz, no to wiadomo, że bardziej tutaj koncentruję się na koszykówce. No ale to chodzi o to, żeby w ogóle dzieci zachęcić do udziału w lekcjach WF-u, czy w ogóle uprawiania sportu dla zdrowia. Czy pamiętasz, żebyś chociaż raz był zwolniony z WF-u? No ja nie pamiętam. Jeżeli byłem, to już musiało być naprawdę jakieś poważne choroba, ale to wtedy zostawałem w domu. To także tak było. Natomiast no, za moich czasów to raczej nie funkcjonowały zwolnienia z WF-u, a wręcz przeciwnie, no to była ulubiona lekcja. Ogólnie koszykówka, no to co? No to całe praktycznie moje życie. No ja przez 19 lat grałem w koszykówkę i praktycznie od kiedy pamiętam i to wszystko było podporządkowane tej dyscyplinie sportu. No, zaczęło się dlatego, że to moi rodzice też grali w koszykówkę, także oni troszkę mnie tutaj przymusili. Ja na początku grałem w piłkę ręczną, ale no, rodzice tutaj wywierali presję i została koszykówka, z czego bardzo się cieszę. I tak już było. No, teraz odbudowujemy koszykówkę we Wrocławiu, Śląsk Wrocław. Wróciliśmy do ekstraklasy, udało nam się i krok po kroku walczymy, żeby wrócić do walki o medale, tak jak kiedyś to było. Nie mamy większych problemów właśnie z niechęcią do ćwiczenia, chociaż to różnie bywa w różnych klasach. Chętnie ćwiczy bardzo podstawówka, chętnie bardzo ćwiczy pierwsza, a druga klasa gimnazjum, natomiast już jest coraz gorzej, jeśli chodzi o trzecią klasę. Taka wizyta, no, bądź co bądź, jednego z najlepszych koszykarzy w Polsce, to chyba fajna taka inicjatywa szkoły. Bardzo fajna. I tylko żałuję, że nie mogła uczestniczyć w tym cała szkoła, bo to zupełnie by inaczej wyglądało, gdyby większa część młodzieży wzięła w tym udział. Tym bardziej, że się okazało, że niektórzy znają pana, wiedzą kim jest. Nawet na internecie tam szukali coś niecoś, żeby się dowiedzieć o nim. Te dzieci, które chcą, to wiadomo, zawsze tą koszykówkę będą uprawiać. Natomiast no, te, które są niechętne, no to... Znaczy, ja jestem z siebie bardzo dumna, bo obserwując wszystkie ćwiczenia, które prowadził pan Maciek, ja też na lekcjach je stosuję, więc akurat tutaj byłam z siebie na tyle zadowolona, że dzieci te ćwiczenia, które pan pokazywał, potrafiły zrobić, bo ja z nimi już wcześniej je wykonywałam, także tutaj się cieszyłam, że nie było tak źle. Czy te same ćwiczenia trenowała Kasia Iwanicka? Te same ćwiczenia. Zaczynała ze mną koszykówkę i zaczynała tutaj w tej szkole właśnie. Miałam grupę taką, która chciała grać w tą koszykówkę i rozpoczynaliśmy właśnie od tej żonglerki. Zaczynaliśmy właśnie od tych ćwiczeń głównie. No, zapraszam na stronę stal-brzeg.pl.